Witajcie. Dzisiaj kolejna lekcja i mamy pytania formalne. Pytania formalne, grzecznościowe, plus popatrzcie, napisałem strona bierna. Dlaczego? Ponieważ niedawno robiliśmy stronę bierną i skoro robimy coś fajnego, coś nowego, ważnego, to od razu połączymy to z ostatnim tematem, żeby sobie utrwalić ładne przykłady strony biernej przy okazji. Po co pytania formalne i grzecznościowe byśmy od razu zapytali? No wiadomo, w sytuacjach formalnych są potrzebne, gdy uzyskujemy informacje. Ale słuchajcie, zawsze mi się przypomina taka sytuacja nieformalna, taka anegdotka, gdzie pojechał chłopak z wojsk specjalnych na dyskotekę za miasto i tam podeszli do niego chłopaki i jeszcze nie zdążył wejść na dyskotekę i powiedzieli mu od razu, dawaj tu 3 złote na piwo. Zabrakło języka formalnego. Zabrakło. Więc on powiedział im, słuchajcie, i tu jest wasz błąd. Bo gdybyście poprosili, gdybyście formalnie się odezwali, przepraszam, czy mógłbyś może dorzucić jeszcze 3 złote do piwa, to byście dostali. A tak nie dostaniecie. No, że oni się upierali, że jednak dostaną, więc dostali, tylko zamiast 3 złote, każdy po krwiaku okularowym. Bo akurat chłopak się specjalizował w krawmadze. Krwiak okularowy, tak a propos, to jest medyczne określenie podbitego oka. No więc słuchajcie, popatrzmy na te pytania. Pytanie, dlaczego pytanie jeszcze formalne? Sytuacja formalna, nieformalna, nieważne, ale są proste w konstrukcji. Jeśli pytanie formalne jest proste w konstrukcji, jest do tego grzeczne, to dlaczego mielibyśmy go nie stosować? Jak najczęściej. Popatrzmy, pytanie zwykłe. When can he pay? Kiedy on może zapłacić? Musi być inwersja, bo jest to zwykłe pytanie. Ale w pytaniu grzecznościowym, czy mógłbyś mi powiedzieć, kiedy on może zapłacić? Could you tell me when he can pay? Czyli likwidujemy pytanie. Popatrzcie, zdanie twierdzące. Specjalnie na czerwono macie, żeby było widać. He can pay. Czyli jest zasada w języku angielskim, że w zdaniu podrzędnym, i właśnie tak to wygląda w pytaniach grzecznościowych, to jest drugie zdanie, tak jakby pierwsze, could you tell me, i drugie, kiedy on może zapłacić, ma być zdanie twierdzące. No to super. Nie muszę o niczym myśleć, nie muszę żadnych zasad do tworzenia pytań. Nie potrzebuję tutaj, po prostu zdanie twierdzące. Drugi przykład. Klasyczny przykład, pytanie w czasie present simple. Where do you live? Where do you live? Gdzie mieszkasz? W pytaniu grzecznościowym, could you tell me where you live? Nie masz tego operatora. Jest niepotrzebny, prawda? Bo w zdaniu podrzędnym ma być zdanie twierdzące. Czyli tak jakby szukasz sobie jakiegoś zwrotu do tych pytań grzecznościowych, na przykład could you tell me? Jest taki najczęściej używany, więc myślę, że najfajniej się go nauczyć. Potem dajesz słówko pytające. Gdzie, kiedy, dlaczego, jak dużo. I później budujesz zdanie twierdzące. Could you tell me when he can pay? Could you tell me where you live? A jeśli pytanie, uwaga, jeśli pytanie nie ma tego słowa pytającego, tak jak pytanie is it expensive, czy to jest drogie, a chcecie formalnie zapytać, czy mógłby mi pan powiedzieć, czy to jest drogie, to wtedy dodajecie słówko if i dalej zdanie twierdzące, czyli could you tell me if it is expensive, zdanie twierdzące. Popatrzcie, jak prosty sposób tworzenia pytań, które uważamy za zaawansowane. Pytania formalne, grzecznościowe, tak zwane indirect questions, czyli niebezpośrednie, są uważane za już taką zaawansowaną część języka angielskiego. A to jest przecież tak proste w konstrukcji. I popatrzmy w takim razie, kiedy to się przyda. Pomijając tą sytuację, prawda, na dyskotece, w której ktoś się ładnie nie zachował, patrzymy na ogłoszenie w internecie. Same job! Praca wakacyjna. Coś dla mnie. Short of cash? Brak ci kasy? Like animals? Lubisz zwierzęta? No English? Znasz trochę języka? Come and work on our family farm. Przyjedź, pracuj na naszej farmie rodzinnej. Coś dla mnie. Spełniam wszystkie wymagania, prawda? Nie mam kasy. Zwierzaki lubię. No przecież są fajne. Trochę angielskiego znam. Pojadę, zarobię i wydam fajnie. Na coś sobie zaplanuję, na co to wydam, prawda? Ale ile informacji tutaj brakuje, które ja muszę znać? Co dokładnie na tej farmie będę robił, prawda? Czy lubię zwierzęta? No lubię, no króliczki, gąski, ale byki? Nie wiem, czy tak do końca, prawda? Ile za to dostanę? Nie ma tej informacji. Czyli wtedy piszesz mail, w którym piszesz I'm interested in your summer job offer. Interesuje mnie ta praca.
But I have a few questions. Mam kilka pytań. First, second, finally. I te pytania, fajnie by było, gdyby to były pytania formalne, grzeczne, ponieważ pytamy, piszemy do potencjalnego pracodawcy, osoby, której nie znamy, no więc musi być język formalny. Nieważne, czy dopytujecie się o coś ustnie, czy pisemnie, jeśli to jest sytuacja formalna, to pasowałoby grzecznie. Czyli nie zapytacie wtedy w pytaniu, no dobra, a gdzie będę spał? Prawda? Co nie wypada. Could you tell me where I will sleep? Proszę mi powiedzieć, gdzie będę spał. I teraz, co z tą stroną bierną, o której Wam mówiłem? Gdzie ją tu wrzucamy? No więc zrobiłem coś takiego. Przygotowałem Wam proste pytania grzecznościowe, a w nawiasie opcja, jak można to jeszcze ładniej zrobić ze stroną bierną. Czyli tak jakby poziom wyżej. Czyli proste pytanie. Proszę mi powiedzieć, gdzie będę spał. Could you tell me where I will sleep? Albo strona bierna. Proszę mi powiedzieć, gdzie będę zakwaterowany. To jest już dużo ładniej, prawda? Could you tell me where I will be accommodated? Strona bierna. No więc jeśli ktoś chce, prawda, przy okazji poćwiczyć, przypomnieć znowu stronę bierną, to jest to proste użycie. Will be, trzecia forma. Will be, trzecia forma. Tak jak can be, must be, should be. Robiliśmy z modalnym zawsze z be i trzecia forma. Dalej. Could you tell me, no bo co ja tam będę jadł, prawda? No dobra, na farmie, fajnie, ale będzie jakieś jedzenie, posiłki dla mnie, czy ewentualnie to, co tam zwierzaki nie zjedzą, no to ewentualnie mogę ja dojeść. No fajnie by było wiedzieć. Could you tell me what I will eat? Albo ładnie w stronie biernej. Chciałbym się dowiedzieć, jakie posiłki będą mi zaoferowane. Could you tell me what meals I will be offered? Albo w ogóle wyrzucić to I will be i what meals will be offered. Jakie posiłki będą zaoferowane, będą podawane na przykład, prawda? Dalej. Ile to wszystko jest warte? Czy jak i na ile, na co mogę liczyć, prawda? W kwestii finansowej. Czyli znowu, a ile mi pan da? Nie zapytamy tak, prawda? Tylko grzecznie. Czyli albo... Ile mi pan zapłaci? Could you tell me how much you will pay me? Albo może być w stronie biernej. Proszę mi powiedzieć, ile będę miał zapłacone za godzinę. Możemy tu sprecyzować za godzinę, żeby łatwiej było nam przeliczyć, czy nam się to w ogóle opłaca. Could you tell me how much I will be paid per hour? Prawda? Kolejna rzecz bardzo ważna. No co dokładnie będę robił na farmie? No dobra, praca na farmie, ale to może oznaczać różne rzeczy. Prawda? Czy ja będę tylko doglądał tych byków, tak? One jak trawkę skończą skubać, to trzeba je trochę przegonić na świeżo i tyle? Czy może jakieś inne mniej przyjemne albo bezpieczne czynności związane z tym bydłem? No nie wiem, lepiej się dopytać, nie? Bywały już obozy pracy, to wiecie. Czyli znowu, co dokładnie będę robił na tej farmie? Could you tell me what exactly I will do? Albo z ładnym przymiotnikiem, to akurat nie ma strony biernej, ale jest ładna kolokacja, odpowiedzialny za. Proszę mi powiedzieć, za co dokładnie będę odpowiedzialny? Could you tell me what exactly I will be responsible for? Super, nie? I teraz mamy też drugą opcję, patrzmy, zamiast could you tell me, można zapytać could you kindly inform me? Bo ktoś powie, no tak, ale could you tell me, nie będę powtarzał trzy razy could you tell me, bo będzie niestylistycznie. I zgadza się. Więc do wymiany jakiś jeszcze jeden, drugi. Czy mógłby mnie pan uprzejmie poinformować? Could you kindly inform me? I teraz tu mamy przykłady z if. Powiedzieliśmy wcześniej, że if jest wtedy, gdy nie ma słowa pytającego. Czyli nie ma gdzie, co, ile, kiedy, ile dokładnie, tylko po prostu czy. No to jak czy, to musi być if. Could you kindly inform me if I will be insured? Od razu ładnie ze stroną bierną. Czy będę ubezpieczony? No to jest ważne, tak? A jak ten byk mnie kopnie w czasie tej pracy, to co? Ja do niego take it easy. Nie zareagował. No niestety. No, to przydałoby się wiedzieć, czy będzie ubezpieczenie, prawda? Could you tell me if I will be insured? Albo, prawda? Jak ta praca będzie wyglądać w sensie w wymiarze godzin, czy na przykład jeśli chodzi o tydzień, prawda? Czyli could you kindly inform me if I will have free Sundays? Czy będę miał wolne niedzielę? Bo to jest dla mnie ważne. Bo to jest dla mnie ważne, prawda? Niedziela, dzień Boży, ja chcę odpocząć. Ja chcę odetchnąć, prawda? Złapać oddech. A tam się może okazać, że nie ma. Panie, jaka wolna niedziela? Byk musi zjeść. Nie ma. Od poniedziałku do niedzieli.
No, więc lepiej wcześniej dopytać, jeśli byłby to dla kogoś problem, prawda? Albo inne pytanie, na przykład, posiłków nie zapewniają, no to w takim razie, czy zapewniacie jakieś urządzenia, czy takie zaplecze, byśmy powiedzieli, tak? Zaplecze, gdzie można coś przygotować. Czyli czy jest jakaś kuchenka, jakaś lodówka, jakaś mikrofalówka, żebym sobie mógł coś podgrzać. Czyli po angielsku, could you kindly inform me if cooking facilities will be provided? Znowu ładnie w stronie biernej. Czy tego typu rzeczy będą zapewnione? Bardzo ładny czasownik. Provide, zapewnić. My to znamy z reklam. Provident, pożyczki, zapewniają ci pieniądze i zapewniają, że... Aha, i pewne jest to, że będziesz musiał spłacić dwa razy tyle, nie? Czyli provide, zapewnić. Could you kindly inform me if cooking facilities will be provided? Fajnie by było, bo przynajmniej sobie coś podgrzeje, sam sobie coś przyrządzę, ale takie miejsce musi być. Prawda? Czyli popatrzcie. Zadajemy pytania formalne, grzeczne, na każdą okazję. Tu taki zrobiliśmy trochę humorystyczny przykład z tą ofertą pracy, ale to może być prawdziwa oferta pracy, właśnie, która mnie interesuje, albo jakaś wycieczka, albo jakieś inne ogłoszenie i chcę dopytać, ale w sposób formalny, ładnie, uzyskać więcej informacji. Proszę popatrzcie, jak tak naprawdę prosto te zdania można konstruować i przy okazji powtórzyliśmy sobie stronę bierną. Okay? Thanks for watching.